Jak Wikipedia zmienia świat. Rozmowy o największej encyklopedii w historii. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej audycji pod tytułem Jak Wikipedia zmienia świat. Jest ze mną Klara sielicka baryłka Dzień dobry. Dzień dobry. Ty zajmujesz się projektami edukacyjnymi, a projekty edukacyjne Wikipedia. Wikipedia jest w ogóle projektem edukacyjnym, chyba tak można powiedzieć, prawda? No bo zbieramy całą wiedzę ludzkości. No to po co zbieramy tą wiedzę? Przecież nie po to, żeby ją sobie trzymać, tylko po to, żeby ludzie mogli się z niej uczyć. Tak, to, to jest dobre podsumowanie, że, że Wikipedia należy do edukacji, a edukacja do Wikipedii i innych projektów. I, I tym faktycznie się zajmujemy i projekty edukacyjne, które tak bardziej zbiorczo, strategicznie rozwijamy od września 2019, powstał osobny dział do spraw edukacji w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska, to te projekty kier chcemy kierować yy, na zewnątrz, do środowiska yy, edukacyjnego, edukatorów, nauczycieli szkół, uczelni wyższych czyli też do wikipedystów, którzy są w tych środowiskach. Mm -hmm. no, Łączymy bo, te dwa światy trochę. No bo uczniowie już dawno korzystają z wikipedii. Tak, no więc właśnie to chciałabym <grym> tak wprost od razu, ale jest to, jest to, nie, nie jest to tajemnicą, że wszyscy ogólnie korzystamy, a uczniowie bardzo często, i to niekoniecznie, że w sytuacji szybko na klasówce tutaj że jeżeli mam telefon, no tylko rzeczywiście szykując się do, do prezentacji, do szko szkolnych jakichś tam projektów i tak dalej. No, no, no młodzież i dzieci korzystają z Wikipedii e, i chcemy pokazać, jak to robić świadomie. E, I jak, i, jak nauczyć nauczycieli, jak żeby nau korzystali. Tak. Też, I, I pokazać tak? nauczyć, i Też chcielibyśmy porozmawiać poroz z nauczycielami i wykładowcami, jak się nie bać, jak się nie bać Wikipedii w szkole po prostu. Mm -hmm, mm -hmm. No właśnie, ale te projekty podzielone są na kilka mniejszych projektów chyba, tak? To znaczy tak, bo, edukacyjne. bo mhm. można na pewno, jeżeli słuchają nas Wikipedyści, zaangażowani już przez lata w jakieś działania edukacyjne, to wiedzą, że, że w różnych miejscach przez różne lata coś się działo. Nie jest tak, że nagle wchodzimy do uczelni, bo różne uczelnie już nas od lat zapraszały na konkretne wydziały, żeby tworzyć hasła danego tematu. Koła naukowe działają. Koła naukowe działają też w szkołach podstawowych. Mamy kilkoro Wikipedystów, którzy od kilku lat. Regularnie prowadzą różne zajęcia. Natomiast to cały czas w skali naszego wielkiego kraju jest bardzo mało. I tutaj stworzyliśmy taki projekt, um, on ruszył w marcu, naszym, tutaj pięknym marcu 2020, jeszcze przed lockdownem, wiki szkoła, i w tym w tej wiki szkole się mieszczą różne rzeczy. Także tam jest i, i pilotażowa grupa nauczycieli z całej Polski z 14 szkół, która Szła osobnym trybem, dokształcaliśmy ich i, raz, o, i słuchaliśmy, co mają nam do powiedzenia przez parę miesięcy na spotkaniach online, niestety. E, ale były to bardzo produktywne spotkania. Zapraszaliśmy tam też Wikipedystów, żeby się poznali. Nauczyciele się niekoniecznie muszą uczyć edytowania od razu. Pokazywaliśmy, jak inaczej mogą działać z projektami Wikipediowymi w szkole. E, a jeszcze taką jedną odnogą, która powstała w e, tak zwanym międzyczasie, są wiki, zeszyty, które miejmy nadzieję zaczną się niedługo ukazywać regularnie i, i to był taki, to, to była odpowiedź na pandemię wprost. I no bo pandemia zaskoczyła, zaskoczyła nas w projekt. tym projekcie uh -huh. totalnie, bo 5 go uruchomiliśmy, skończyliśmy nabór na początku, ma, na 5 marca uruchomiliśmy oficjalnie projekt, 12 zamknięto szkołę i moi nauczyciele wpadli w wir no, stresu, chaosu i wszystkiego. Natomiast y, teraz widzę po wakacjach, jak teraz rozmawiamy tu jesienią, że, że to się zaczyna prostować, że mogę, no zdążam na razie odwiedzić parę szkół też osobiście, niektórymi online i teraz jesienią nauczyciele z tej grupy pilotażowej mają przeprowadzić samodzielnie wiki -lekcje mhm, w swoich m. klasach, a zaznaczę, to że to są szkoły, gdzie, gdzie dyrekcja wyraziła zgodę i jest pełna otwartość po stronie dyrekcji i nauczycieli. Nie jest to narzucony projekt w tych szkołach. No tak, bo to trzeba nauczyciela, który chce, a potem ten nauczyciel musi znaleźć jeszcze dyrektora, który tak. chce. No to, to, taką ja mam akurat filozofię w tej, w tej całej działalności tutaj naszej wiki edukacyjnej, że ponieważ w ogóle jesteśmy projektem, wszyscy działamy tu w projektach otwartościowych, no to ja też musiałabym, żeby postawa otwartościowa była w czasie realizowania tak mm. dziwacznych rzeczy jak Wikipedia w szkole. No i tutaj czekam na te lekcje, bo mają powstać scenariusze, i te scenariusze, e, taka pierwsza pula takich scenariuszy zrobionych przez nauczycieli, a nie przez nas, nie przez Wikipedystów, e, ma trafić do kursu, takiego mm -hmm. kursu online, e, który kolejnej wiosny, my, miejmy nadzieję, że już wspaniałej, <noise> ruszy i będzie otwarty dla wszystkich chętnych nauczycieli i szkół. Już mam zgłoszenia takie pod stołem, że tak powiem, bo ta wieść się roznosi. No, kurs będzie na taki Platformie, co pewnie dużą uczelni kojarzy, bo to jest na bazie Moodle i to jest dość znana platforma, ale ona ma mnóstwo różnych możliwości. I nie będzie obciążająca, mam nadzieję, będzie tam baza wszystkiego i w ogóle, ale będzie pięć głównych lekcji, które przeprowadzą takiego nauczyciela przez hmm. y, historię Wikipedii, zasady, pojęcie fake newsów, a Wikipedii, żeby taką lekcję móc przeprowadzić też. No, i różne tam ćwiczenia, zagadki, ale też kontakt bezpośredni z takim opiekunem, wikipedystą, który będzie no tam na tym forum mhm. siedział z tą grupą. No, bo to trzeba mieć taki kontakt, tak żeby z... wyjaśnić sobie różne wątpliwości. Tak. Kontakt do Ciebie, bo rozumiem, że można się zgłaszać do Ciebie. Tak, tak? bardzo zapraszam chętnych, bo pierwszy nabór będzie wiosną yy, dla chętnych szkół, i potem kolejne, po to, tak gdzieś 8-10 tygodni zajmie takie przejście kursu na spokojnie, z takimi przerwami. Nie także non-stop, od razu mhm. mówię. A potem następne znowu po wakacjach. Trochę bazujemy tu na pomyśle Wikimedia Argentyna, który nam bardzo... Ta, 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 to, to, ta organizacja nam bardzo pomaga tutaj, bo oni już kolejny rok taki kurs no. prowadzą. Na tej platformie właśnie. Tak. Mhm. tak. Dobrze, czyli e-mail do ciebie będzie w notatkach, rozumiem? Tak. A możesz podać teraz? Klara Małpa... <laughs> Klara.Sielicka małpawikimedia.pl albo prościej edukacja małpa, Mhm. Więc no to jakiś email. nauczyciel chciałby nawet porozmawiać, czy zanim skonsultuje się ze swoją szkołą, z dyrekcją, to, to zachęcam też do kontaktu. Mówisz, że to dziwny projekt w szkole, wiki, Wikipedia, żeby do szkoły trafiła, a według mnie to jest, tam jest jej miejsce właściwie. No tak, bardzo, bardzo to widzimy i w ogóle mam, ja mam taki super idealistyczny plan, że po kolejnych naborach. I te kursy rozszerzą się na cały kraj, i we wszystkich szkołach powstanie yy, pragnienie, aby moduły Wikipedii były po prostu na stałe w programie szkoły. Mm. Trochę to mówię teraz śmiejąc się, ale tak naprawdę wpisałam to w strategię yy, i wierzę, że to jest możliwe, bo tu nie chodzi o to, żeby robić znaczy super, jak powstanie osobna w ogóle ścieżka wikipedystyczna w szkołach, ale wystarczy nawet niewielkie elementy wprowadzać do różnych lekcji interdyscyplinarnie. I to jest przecież do zrobienia, tylko właśnie trzeba. Poznać te projekty, wiedzieć, jak są tworzone, niekoniecznie trzeba stać się wikipedystą, żeby o tym uczyć, ale mm. uważam, że jeśli nauczyciel będzie wiedział, o co chodzi uczniom, którzy tu klikają potajemnie, to przestanie to być potajemne, tylko być, zacznie być, no nie wiem, tematem do rozmowy i do korzystania. No już się nie ma co wstydzić. No tak? Jak pokazuje, jak właśnie, ale to, co mówisz, że to jest odbierane że jako dziwne i niepokojące, bo ponieważ stereotypowo. Jakby ludzie się dziwią, jak rozmawiam, że Ciągle. faktycznie to już 19 lat. No rzeczywiście, ja mam takie pojęcie sprzed 10 tak? Ale jak Dokładnie. pokazują Wikimedia Commons, co tam jest, to nauczyciele są zachwyceni. Mhm. Jakby jest duża nieznajomość tych, tych projektów. Teraz... No, bo one nie mają tej siły do reklamy. Nie, nie, nie ma kto ich tak. reklamować, bo no, na reklamy trzeba wydać pieniądze, a tutaj to jest Może projekt tak. non-profit. Więc... <noise> więc ja, ja y, zaczynam na ogół od Wikimedia Commons, bo to jest też najprostsze do takiego przysłonienia, oraz ciekawostkowo jakby takie trzewia Wikipedii. tak no to młodzież bardzo lubi a jak to, a kiedyś coś napisałam i, i się nie pojawiło. Aha. Ostatnio z jedną klasą pokazywali mi nie wiedziałam, wiedziałem rok, rok temu, czy dwa lata temu była na egzaminie gimnazjalnym jakaś fraszka, która wszystkich rozwaliła tam bardzo przeżywa jakieś mało punktów ludzie dostali. W, Pytanie było źle sformułowane. Coś mi tłumaczyła młodzież, że było to straszne. Staudingera, fraszka. Mhm. I tam potem widać w historii um, tego hasła, bo sprawdziliśmy, że tam tego dnia, w ciągu tych paru dni, kiedy trwał egzaminę, młodzi ludzie wpisywali swoją frustrację. Próbując zrobić różne zmiany. Dopisywali, fraszka ta stała się... Powodem depresji gimnazjalistów. Oczywiście takich rzeczy, nie, nie, one się nie pojawiają, i my właśnie dlatego tłumaczymy, mhm. że w polskiej Wikipedii jest weryfikowanie treści, że są redaktorzy, że nie możesz napisać wszystkiego bez sensu, bez źródła. Ale historia zmian w tym haśle jest niesamowita, bo ja też o tym nie wiedziałam. I kilkoro właśnie e, młodych ludzi mi powiedziało, że też próbowali, i tam widać. Że co ich przyciągnęło? Nie wiedza, tylko chęć włączenia się do projektu i napisania czegoś o tym. No tak. No bo no. właśnie historię i hasła możemy prześledzić od samego początku. Każda strona artykułu ma historię i autorów. I tam tak, to też, prostu... jest prze... to też jest przeoczane, prawda? Tak, Że jakby tak, to jest mało znane. Ja sama, jak przystąpiłam no, do, do, do bycia Wikipedystką ponad pięć lat temu. To nagle dopiero po spotkaniach z wikipedystami otworzyły mi się oczy, że jakby patrzę na hasło i widzę, że tam są jeszcze inne zakładki i można w nie i co to jest tak. historia i autorzy, dyskusja. No, można powiedzieć, że Wikipedia ma taki czwarty wymiar. czyli tak, czas. No, ale, no, no tak. Zdecydowanie. Ale chciałbym, żebyś mi opowiedziała jeszcze o projekcie Wikipedia na Zastępstwie, bo to, to był ten pierwszy pomysł, tak, chyba, który to znaczy, w, w marcu ruszył. Nie, właśnie Wikipedia, na, takich dodatkowych, oprócz Wikiszkoły, która jest długofalowym projektem i w sobie, różne rzeczy zawiera. To potem były wiki, zeszyty pandemiczne, czyli takie chcemy zrobić już na stałe takie materiały. Prawie, prawie takie tak? małe podręczniki, które teraz trochę roboczą na Wikibooks na takim Wiki, projekcie robimy, ale do nich będą dołączone też nagrania audio wybranych haseł, takich już sprawdzonych, medalowych, wyróżnionych. I nauczyciel ściągając taki materiał, gdzie będzie miał wstęp, odniesienia do haseł dobrej jakości, dodatkowe zadania, takie podpowiedzi do zadań z klasą i nagrania audio, będzie mógł przeprowadzić całą lekcję. Na przykład, nie wiem, o sąsiadach Rzeczypospolitej w XVII wieku, albo o y, dwóch największych rzekach w Polsce, mhm. bo te tematy są. Podporządkowane pod tematem z podstawy programowej. I teraz nad tym jakby już pracujemy, żeby pierwszą pulę wypuścić. Na przykład Tolkienowski zeszedł, bo hobbit jest omawiany w szkole często. A potem, no i to, to, się, to się toczy, a Wikipedia na zastępstwie to był pomysł y, związany właśnie z nauczycielami z Wiki szkoły naszymi. I no i dalej dalszą dyskusją nad podstawą programową, która się nie kończy. I to też jakby ja już czytam ją nocami i dniami. Y, i chodziło o to, żeby powstały hasła związane z podstawą programową. Prze po prostu przejrzeliśmy Wikipedię pod kątem tego z nauczycielami i też uczniami z wybranych mm -hmm. szkół. Czego oni szukają, pytaliśmy, czego nie znaleźli. Czasem mówili, że nie znaleźli, a ja to widziałam, więc się zaczęliśmy też zastanawiać, Dlaczego jak to hasło jest zbudowane, o co chodzi. I konkurs trwał latem, we wrześniu ogłosiliśmy wyniki. Yy, Wikipedia na zastępstwie spowodowała, że powstało. No, łącznie 30, chyba z kawałkiem artykułów który, nowych i rozbudowanych. Wygrało hasło adaptacja filmowa. Jeżeli teraz zajrzycie do niego, to ono jest y i sprawdzicie historię zmian, to można zobaczyć, jakie było jeszcze w maju, czerwcu, a jakie jest teraz. E Wikipedysta, który wygrał, wskazał szkołę, którą chce nagrodzić. Jest to liceum y w Działdowie. I bo w tym konkursie to też było specyficzne, że główna nagroda nie idzie do wikipedysty, Aha. tylko wikipedysta wskazuje szkołę, która może kupić sobie coś, czego jej brakuje. Mhm. Więc y, teraz mieliśmy bardzo wzruszające różne <noise> telefony z tej szkoły, y, gdzie, gdzie, gdzie byli. Ba bardzo było zaskoczenie i dopytywanie, czy to na pewno jest prawda mm -hmm, z tej mm -hmm. szkoły. Czy to na pewno tak się. Co to jest teraz? Będziemy omawiać, co to ma być za zakup, czego brakuje. Y, ale samo to, że to hasło powstało, to wiem już od nauczycieli, polonistów, którzy byli też w żyli, y, że będą polecać to hasło. Że ta adaptacja filmowa teraz ma taki kształt, jeszcze po dopracowaniu, bo jeszcze potem dopracowywali, bo mhm. poloniści jeszcze zgłosili, że nie ma na przykład adaptacji polskich, rozwiniętych. I mhm. ten wikipedysta się przejął i do, wziął źródła i jeszcze dopisał, chociaż już nie musiał, bo jest po konkursie. No tak. Ale jak Wikipedia nieustannie się rozwija i zawsze możemy coś dodać, I teraz to hasło to jest naprawdę, no bardzo, bardzo dobre. I to jest taki jeden, to jest ten z Wikiszkołą właśnie kolejny etap, będziemy to powtarzać. Bo, bo to jest też to jest ten poziom szkół niższych, liceów i, i podstawówek, mhm. a, a zupełnie innymi programami trochę idziemy na studiach. Teraz no, zaczynamy tak, taki projekt duży. No a to chyba właśnie w Argentynie m, na studiach, tak? Ten, tak, ten, ten argentyński mhm. kurs jest do kładowców skierowany, więc tutaj u nas jest bardzo eksperymentalnie i też jakby zakres tych tematów jest trochę inny Robią. Natomiast, no właśnie dlatego eksperymentalnie, więc trzymajmy wszyscy kciuki, bo to, bo według mnie należy zacząć od niższych poziomów edukacji mm -hmm. od Wikipedii, bo widzimy po swoich dzieciach młodszych, no, że, że, że mm. korzystają już z tego w wieku lat 10, no, a nie na studiach. To nie ma co czekać, tak. tylko trzeba już wtedy. Studentów chodzić. teraz będziemy w takim dużym projekcie na Uniwersytecie Poznańskim y, o, edukować już we, we wszystkich kierunkach, mm -hmm. bo. Jak teraz rozmawiamy, to właśnie rusza współpraca wieloletnia ze Szkołą Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. To jest taki nowy twór. I z innymi wydziałami UAM-u, które chcą. I to. To będzie naprawdę coś bardzo długofalowego. Zapraszam wszystkich chętnych do wsparcia, bo, bo początkowo miało to być tylko wschodoznawstwo mhm. i może ścieżka jakaś tam. Z panią dr Lachowicz tak omawiałyśmy na początku rozmów, a teraz się okazuje, że jest taka chęć współpracy, że różne inne wydziały i różne inne. Grupy zainteresowanych wykładowców dołączają do tego. Mhm. A to, gdzie możemy odesłać e, słuchaczy, którzy chcieliby coś więcej się dowiedzieć? Jeżeli chodzi o UAM, to też może do mnie y, albo do pani dr Magdaleny Lachowicz. Y, nie podam teraz maila. No nie, Ale chodzi ogól... mi o adres. Tak, strony y, oraz projektu, na, pro, na Wikiprojekcie Edukacja, mhm. na stronie Wikiprojekt Edukacja w przestrzeni Wikipedii y, jest zakładka Wiki UAM. I tam, no, tam będziemy zamieszczać wszystkie aktualizacje, co się dzieje, bo to jest na 4 lata współpraca. No i też na stronach wikimedia.pl, w osobnych jakichś takich zewnętrznych stronach. Tam, tam po prostu zaczynamy teraz jesienią od wikiprojektu projektu związanego z Białorusią i rozwijaniem mm. polskiej, białoruskiej Wikipedii nawzajem. Aka druga rzecz to Akademicki Poznań i jeszcze współpraca też z klasami akademickimi, które UAM prowadzi. Plus, jeszcze pewnie jakieś drobniejsze rzeczy, bo zgłaszają się bardzo licznie do nas y, filolodzy. Mhm. I tutaj jest wielka prośba do, jeżeli słuchają nas Wikisłownikarze, to tam jest ogromne, ogromna chęć współpracy z Wikisłownikiem. A myślę, że dlatego w Wikiprojektu to byłoby bardzo cenne, bo są to ludzie, którzy, no ci naukowcy siedzą w tym, a brakuje im tutaj i korzystają z Wikisłownika mają swoje tutaj świetne według mnie, ale nie jestem wiki słownikarką, ale mają dobre pomysły, mają źródła i chęci i mają też ludzi, czyli studentów. No może, może odbędzie się źródło słów, które jest takim spotkaniem mm -hmm. słownikarzy również. Może wirtualnie, może w realu, tak. trudno jeszcze powiedzieć. Prawda? Ja no chętnie, wtedy... chętnie tam no. wygłoszę ekspozę <laughs> zachęcające. Koniecznie. To zgłosię tak. tam na pewno. Ale powiedz, cały projekt jest pod Adresem adresem wikiszkoła? E, wik, teraz jest WikiProjekt ed, y, dwukropek edukacja. A, na Wikipedii, tak. Tak, jest. na Wikipedii. Mm -hmm. A jest też strona wikiszkoła.pl mm -hmm. e, I tam będą zarówno informacje dotyczące szkół, szkolnictwa niższego, mm -hmm. czyli wiki zeszyty dla podstawowych i liceów, e, informacje o kursie mm -hmm. i tak dalej. I też współpraca ze szkołami wyższymi. Tam też pokażemy, jakie już się Drobimy odnośniki dla, do tych projektów, które już się wcześniej trwały na projektach szkolnych i akademickich. Bo ten Wikiprojekt, projekty szkolne i akademickie trwa już od wielu lat. I tam właśnie to, co mówiłam na początku, wikipedyści, którzy coś robią w szkołach, wpisują tam w tabelę mm -hmm. rezultaty, działania i tak dalej. To jest też bardzo cenne źródło inspiracji. Że na przykład jakieś liceum warszawskie, Bednarska, zrobiło w marcu, kwietniu kilkadziesiąt biogramów kobiecych. Mm -hmm. Bo nauczycielka Miała taką ideę, zwróciła się do nas potem i chyba 70 osób pracowało na tym w grupach. My z kolei robiliśmy z nimi tutaj, z wikipedystami szkolenia online, bo, no bo już był niestety lockdown. I, no i to było bardzo duże dla nich też wyzwanie i techniczne, i językowe, i, no tak. i dla nas też, żeby ogarnąć te podgrupy. No ale właśnie od takich gigantycznych rzeczy, które miał, być może w zamierzeniu miały być mniejsze, ale się tak rozrosły, do, do mniejszych takich rzeczy, że grupka y, coś robi, czy, czy liceum w Katowicach, na przykład z wikipedystą, nauczycielem Jackiem, durskim też od lat prowadzi y, on tam z nim z licealistami spotkania, lekcje i też takie wiki, spacery fotograficzne. Także naprawdę to wszystko chcemy zebrać w jednym miejscu, na jednych stronach, mm -hmm. tak żeby. To też służyło takiej inspiracji i właśnie o, nie, nie, zmniejszało strach nauczycieli, którzy. Ja rozumiem, że mogą być niepewni, bo jak się latami mówi, że to jest złe i jedynka, bo korzystałeś z Wikipedii. To, są takie wypadki, tak? No to się zdarza, to są takie, może no, nie musiałabym zacząć rejestrować, ale no, uczniowie mi tak mówią, jakby nie, uczniowie mówią, że się nie przyznają. A z kolei nie wiedzą, jak uargumentować, więc ta, ta rozmowa musi być na poziomie nauczyciel-uczeń, Wikipedysta, żeby razem wejść w taki dialog i pokazać, że jeżeli uczeń mówi, że korzysta, korzystał z tego hasła, to niech nauczyciel nie mówi od razu, że to źle, tylko się przyjrzą wspólnie temu hasłu, że okej, okay, korzystałeś z tego, ale czy ona ma sekcję przypisów, czy widzisz, ile ludzi je tworzyło, czy nie ma jakiegoś szablonu dopracować. Takie proste rzeczy. Gdzie nie trzeba być wikipedystą, żeby rozpoznać, że hasło jest ok albo jeszcze nie bardzo. Uh -huh, uh -huh. No tak, niektóre mają tam napisane, że jeszcze wymaga dopracowania hasło, czy coś, ale to nie każde mają, prawda? No tak, taki nauczyciel może napisać właśnie, taki szablon stawić, że hasło wymaga podania No bo może, jeżeli taki miałby kompetencje, to też by czuł, że to jest jego wkład do projektu. Dokładnie. Raczej właśnie lepiej rozwijać wspólnie projekt, a nie go po prostu, no jak gdyby ośmieszać, tak, i i, I tutaj dezawuować nie? to lepiej, lepiej się włączyć, bo on już naprawdę nie, jest całkiem nieźle rozwinięty. No już co trochę jesteśmy już starsze z tym projektem. No dokładnie, tak. W przyszłym jest... roku dwudziestolecie myślę, że zach można zach zachęcam wszystkie, wszystkich chętnych nauczycieli, nauczycielki, wykładowców to, do włączania się właśnie w takie akcje. I zaczynamy też współpracę z Fundacją Olgi Tokarczuk, która chce bardzo wejść w edukację, w wiki edukację. Mhm. To jest taki, na razie robimy zarys planu, bo fundatorka jest w podróżach ciągle, ale mamy stały kontakt z wiceprezeską fundacji, która sama się do nas zgłosiła, bo znalazła właśnie informację o szkole. Mhm. A ponieważ tam w rozmowach w fundacji Duży kładzis, nacisk kładzie, kładziono na edukowanie i wejście do szkół, to jakby spadliśmy im z nieba, jak usłyszałam, bo, bo to jest coś, co by chcieli. Mhm. E, a o Wikipedii zawsze tam podobno rozmawiają. To nas to miutle na moje serce, jak tego słuchałam, w ogóle byłam bardzo przejęta, bo, bo też, też e, Olga Tokarczuk przecież w mowie swojej e, powiedziała o Wikipedii piękny tam akapit, i w naszej społeczności byliśmy tym bardzo też wzruszani i przejęci. Więc tutaj też kolejny model współpracy dla szkół, które chciałyby wokół tej fundacji na przykład z nami coś robić. Czyli mm -hmm. lekcje noblowskie promujące pisarstwo, kobiety pisarki. Y Naukow, naukowców, naukowczyni. Mm. To, to różne wątki tu mogą być. No tak, ale powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo ten projekt miał się spokojnie rozwijać od marca, tak <grym> mówiłaś, tak, <grym> prawda? Że miało, tam był plan i w ogóle, no i COVID, tak? I, ja i mamy ten lockdown. Tr I... Mamy trzeci harmonogram. <grym> ale z tego, co mówisz, to wynikło chyba samo, same, same dobre rzeczy. Właśnie zaczęłam ostatnio zastanawiać, bo powiem tak, że pewnie jak wszyscy w swoich pracach, yy, działaniach mieliście kryzys, to ja też. <grym> bo rzeczywiście... No, na papierze to wyglądało tak, że sześć spotkań do czerwca. W lipcu się mieliśmy spotkać na żywo z nauczycielami z tej czternastki i potem zrobić kurs, przejść go, koniec. I, I już wypuścić kurs dla świata. Ale to wszystko właśnie się trochę wydłuża, ale teraz myślę, że może i dobrze. Bo ale dziękuję, też rozszerza. Rozszerza chyba. właśnie, bo dzięki temu, że to się tak niby rozwlokło, to kolejne szkoły się zdążyły dowiedzieć. Wiki zeszyty to jest w ogóle pomysł, który się urodził. Tak, tak? Wiki zeszyty dopiero od kwietnia zaczęły się tworzyć i no jakby tutaj musimy znaleźć teraz przestrzeń czasową i, i też lektorzy pracują nad, nad nagraniami, także to się ukaże i dzięki temu ten projekt będzie miał kilka rzeczy. Będzie miał kurs dla nauczycieli, wiki zeszyty dla rodziców, dzieci i nauczycieli. Yy, I też yy, przygotowujemy nagrania wideo takie instruktażowe z agencją kre kreatywną, tak się mówi chyba. Yy, I agencja yy, Dom Pracy Twórczej, twórcy. Będzie robiła takie wideo do tego kursu, ale te wideo te będą też oczywiście mogły być wykorzystywane gdzie indziej. I to też jest pewnie alternatywa dla tych, którzy no wiemy, że młodzież, a zresztą dorośli też, multimedia szybciej im przychodzą. Stąd ten pomysł audio y, nagrań, haseł, ale też właśnie wideo, które będą przeprowadzać w taki mam nadzieję sympatyczny i y, efektywny, jak to się mówi, sposób przez, przez sprawy Wikipediowe. No, i to też będzie do końca roku, mam nadzieję, jest zakończone. Ym, tak, no, także dużo jest takich planów, a ten, to spotkanie na żywo nauczycieli w obecnej wersji planu jest przełożone na styczeń. <grych> także może się uda. Może mhm. się uda i tam mamy y, przede wszystkim mamy spotkać się po to, żeby opracować takie materiały y, niewirtualne. I to też jest eksperyment, tego w innych krajach nie słyszałam, żeby zrobiono. Ponieważ ja wcześniej współpracowałam w wielu projektach edukacyjnych, to, to nauczyło mnie to, że to jest bardzo cenna rzecz, żeby oprócz takiego, że sadzamy człowieka przed komputerem, dziecko, dorosłego, kogokolwiek, a nawet że mu tu żywy człowiek wykłada nad tym komputerem, to jeszcze powinny być jakieś materiały takie, nie wiem, po angielsku jest dobre słowo hands-on, tak, do dotykania, do układania, coś w rodzaju. Takiej gamifikacji, ale, mhm. ale ręcznej, że mózg inaczej to zapamięta, jeżeli nie wszyscy mają takie kompetencje do uczenia się cyfrowego, że, że łączą to wszystko szybko. A, a, a taki, tak, nie wiem, ja sobie wymyślam teraz, bo mam nadzieję, że moi super nauczyciele to wymyślą, ale coś powiedzmy, wyobraźmy sobie coś w rodzaju memory, ale bardziej <laughs> rozbudowane, mhm. czy jakieś gry, czy rzeczy, które. Pozwolą zapamiętać raz na zawsze, że obrazki w Wikipedii są z Wikimedia Commons, bo połączę te dwa puzzle i one się zlepią. To jest taki mój pomysł, bo ja jestem bardzo nieplastyczna, ale wierzę w siłę, w siłę gamifikacji gier i dotyku i współpracy takiej twarzą w twarz, więc. Takie komplety chcemy przygotować. Te 14 szkół je dostanie dla siebie wyprodukowane. Natomiast reszta kolejne nabory to jakby daje, damy takie know-how, czy jak to się mówi, wzory do pobrania, instrukcje do produkcji, jakby mm -hmm. chciały szkoły same produkować. Także to jest nasz idealny plan. <laughs> No i, i szybko się realizuje dzięki temu, że, że ta pandemia jak gdyby tutaj pomogła dużo, prawda? Bo, bo nauczyciele przeszli na zdalny tryb, musieli przejść. To prawda, że to, to, to na, tak. Ten problem... Yy... Ten problem, który był właśnie wcześniej, że a trudno, a jaki to program, tak. a jak się połączyć, a coś nie działa, to w tej chwili właściwie to prawda, już tych bo problemów wszyscy, nie ma. może tak, że wszyscy, ja nawet teraz, ja już myślałam, że przeszłam wszystkie platformy, już nie mówię, że edytowanie Wikipedii, ale na tych spotkaniach z nauczycielami, to gdzieś zapraszano mnie też online na lekcje do ich klas w czasie pandemii, teraz do czerwca, to, to każda z tych szkół miała co innego oczywiście. Ci mieli mm -hmm. cisko, a ci coś innego, a ci zuma. ACIMITA, natomiast teraz dopiero będę musiała opanować Teamsy, które podobno były bardzo popularne wszędzie. A ja akurat na to nie trafiłam. Natomiast na UAM-ie pracują wszyscy w Teamsach. I teraz ja z kolei jestem ta, która na koniec uczy się Teamsów. Ale to widać, że każdy się ciągle uczy. No i tak, nauczyciele się nauczyli tego, natomiast widać, że no środowisko nauczycielskie jest takie, że na pewno lepiej pracuje twarzą w twarz. I, szyb i jest to. Na pewno było to dla nich bardzo trudne, więc doceniam, że się spotykali też z nami online. Teraz, kiedy zdążam się jeszcze spotkać, mam nadzieję, że, że nie zamkniemy kraju niedługo, to, to widzę, że czasem godzina rozmowy takiej na żywo, no to, to, to też nauczyciel jest w swoim otoczeniu, pokazuje mi, co mają w klasie, dzieci ze mną rozmawiają na żywo i w godzinę szybciej można wymyślić pomysł na wiki lekcje, niż przez te pięć spotkań online, bo nie dało się wszystkich zebrać. A tutaj nagle wpada nauczycielka jeszcze z innego przedmiotu, tu pan dyrektor, i, i jakby toczy się rozmowa. Więc jestem wdzięczna, że na razie jest taka przerwa i że się udaje takie spotkania robić. No i czekam bardzo na te Wikilekcje, bo, bo tutaj naprawdę w tym projekcie to jest też inne od poprzednich działań naszych tu w Wikipedii, że, że ja nie oczekuję i nie żądam, że nauczyciel ma się stać od razu edytorem. To będzie super wkład, jeżeli zrobią hasła i ktoś będzie chciał zostać potem. Ale tu głównie chodzi o podniesienie świadomości, że to istnieje, jakie są projekty, jakie można wykorzystać, traktując je jako otwartą wiedzę, właśnie to, co na początku mówiłeś. Mm -hmm. nie? Dostęp do wiedzy y, otwartych, otwartych zasobów i podpisywania autorstwa. To są najlepsze ćwiczenia. Jak robię takie, że tak powiem. Kolokwialnie podpuchę i daje trzy błędne podpisy do wydrukowanego zdjęcia z Komos, i w tym są ukryte jeszcze cztery dobre. I mówię, żeby <noise> dopasowali. I potem są ciekawe dyskusje. No tak, w dobie fake newsów to jest dobre ćwiczenie. Tak, Wymyśliłam no tak, niedawno i uważam, że bardzo sprawdza mi się to na zajęciach. Mhm. Klara, dzisiaj nie, nie, nie dokończymy tematu na pewno, bo on jest cały czas się rozwija. Spotkamy się jeszcze za jakiś czas, mam nadzieję. To opowiesz, co się udało. Tak, jak może się kolejną rozwija. wiosną. A ktoś, kto chce na bieżąco śledzić e, ten projekt, no to zapraszamy na strony internetowe Notat w notatkach będą oczywiście linki do, do tych wszystkich projektów, o których rozmawialiśmy. No i cóż, nowy rok szkolny, nowe wyzwanie i no, nowy rozwój, nowy, nowy wiatr w żagle, że tak powiem, tego, tego projektu Wikiszkoła, prawda? Tak, tego sobie życzę i, no, i szkołom, a Wikipedystów, jeżeli słuchają, zachęcam do współpracy, bo na pewno będą tu potrzebni na wszystkich poziomach nauczania. To był podcast Wikiradia z serii pod tytułem Jak Wikipedia zmienia świat? Zapraszam do subskrybowania w czytnikach podcastów. Główne z nich to Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts. Odcinki podcastu można również pobrać z Wikimedia Commons, gdzie znajdują się w kategorii Wikiradio. Ja nazywam się Borys Kozielski i dziękuję za uwagę, a gdybyście chcieli się ze mną skontaktować, to zapraszam poprzez e-mail boryskozielski.wikiradio.org lub przez Wikipedię. Nazwa użytkownika, którą się posługuje, to moje imię i nazwisko. Do usłyszenia!